Co gdy się zerwie lina estetyczna? Mamy dwie zerwane końcówki. Będziemy chcieli je teraz połączyć. Odmierzamy w miarę równe kawałki. Jedną liną wchodzimy w drugą linę. Czyli bierzemy szplajsownik. Będziemy tak, żeby odmierzyć równe kawałki. Kawałki są odmierzone równe. Dobra. Skoro tą przeszliśmy i teraz będziemy chcieli przeszła tutaj, to będziemy chcieli wejść do środka drugiej liny. To teraz ta musi przejść na wylot tak, żeby wchodziła w środek liny tutaj. Zaciskamy. I teraz, skoro mamy zaciśnięcie, to będziemy chcieli tą linę wprowadzić do środka. Czyli tak, bierzemy szpajsownik, odciągamy. Już weszliśmy do środka. Teraz chcemy zmniejszyć objętość końcówki, żeby ładniej weszła. I ściągamy. I to samo robimy z drugą częścią, która weszła tutaj. Tak samo staramy się wejść do środka. Z tej strony.
zapraszamy to samo. Czyli wyciągamy, żeby zmniejszyć objętość. Znowu ściągamy. Tym sposobem mamy zaciśniętą linę. Dzięki.